Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wraz z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowali dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i liderów odnowy wsi dwudniowe warsztaty edukacyjne w Nadrenii Palatynacie w Niemczech oraz w Luksemburgu. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem Dziedzictwa Przyrodniczego. Tym razem tematem edukacyjnej wyprawy poza granice kraju były dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia Palatynat oraz Księstwa Luksemburg. Myślę, że osoby, które tutaj są podczas tej podróży studyjnej, mają okazję zapoznać się z czymś nowym, co do tej pory w naszym regionie na taką skalę nie było realizowane, ale myślę, że wszystko przed nami. Opolską delegację gościła gmina związkowa Bitburger Land, w której zapoznano uczestników edukacyjnej podróży z realizacją ciekawych projektów z zakresu bioróżnorodności w Nadrenii Palatynacie. Władze gminy i jej pracownicy przedstawili dwa projekty pod nazwą Akcja Niebieska oraz Akcja Zielona, mających na celu przede wszystkim renaturyzację rzek, strumieni, zbiorników wodnych oraz terenów zielonych. Nowe pojęcie renaturyzacja, te cieków wodnych, czy też miejsc, które pełniły kiedyś inne role, chociażby polegające na wykrzaczaniu różnego rodzaju terenu, żeby przywrócić walory krajobrazu, takie jak były kiedyś. Ciekawym wydarzeniem pierwszego dnia warsztatów było zwiedzanie miejsca renaturyzacji strumienia Kannenbach, wpływającego do jeziora zaporowego Bitburg w miejscowości Birsdorf am See. Jetzt ten Bach. Mamy tutaj taki przykład w Kannenbach. To był taki zabetonowany strumień. W ramach tego projektu odkryliśmy strumień, przywróciliśmy go do starego koryta i w tym miejscu stworzyliśmy taki mały, atrakcyjny teren turystyczny. Wyremontowaliśmy parking, zbudowaliśmy plac zabaw i różne atrakcje powodujące, że jest to teraz miejsce przeżyć przyrodniczych dla dzieci i dorosłych. Jest to także miejsce bez barier, bo dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. I chcę podkreślić, że jest to teren w pełni wykorzystany przez mieszkańców i ludzi nas odwiedzających. Tymczasem okazją do porównania opolskich działań z niemieckimi była wizyta w Centrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Teufelsschlucht z Parkiem Dinozaurów oraz spacer wzdłuż łąk ze storczykami w Mindenerlei. Niestety storczyki zakwitną dopiero za kilka dni i podziwiano tylko miejsce ich wysypu oraz zdjęcia kwiatów w formacie 3D. Jest to taki rozległy kompleks krajobrazowo-przyrodniczy, w skład którego wchodzi jezioro zaporowe Bitburg, które odwiedziliśmy dzisiaj rano. To teren, w którym znajdujemy się dzisiaj i to także obszary cenne przyrodniczo. Sercem tego całego kompleksu parku przyrodniczego Teufelsschlucht jest właśnie sam wąwóz, jako taka perełka geologiczna, przyrodnicza, z pięknymi formacjami skalnymi, tutaj występujących różnego rodzaju ziół. Jest to atrakcja taka wielowątkowa, można byłoby powiedzieć. Ja na przykład już tu chyba ze cztery pomysły mam takie, które będę robiła na moim placu ekologicznym, placu spotkań ekologicznym, chociażby tą studnię. Tam to mieli nad wodą, ale my mamy studnię i na tej studni będziemy mieli taką pompę i będziemy mieli, że dzieci będą mogły się tym bawić. To już jest na 100%, że to będzie, jeżeli nie w tym roku, to na przyszłe na pewno zrobione. W Wielkim Księstwie Luksemburg uczestnikom podróży edukacyjnej przedstawiono realizowane projekty związane z bioróżnorodnością oraz ochroną przyrody i środowiska. Zwiedzano miejsca zrealizowanych projektów przyrodniczych w malowniczo położonej miejscowości Wianden. Można było podziwiać odnowiony historyczny park miejski, nowe sady starych odmian drzew i ogrodów działkowych oraz tereny odnowionego ogrodu przy zamku. Najważniejszym zadaniem tego projektu na tym odcinku było odsłonięcie pięknego widoku na zamek Flandern i odkrycie piękna krajobrazu. Tutaj się to udało w miarę łatwo, bo jest to teren samorządowy. Natomiast po drugiej stronie rzeki Ur wystąpiły problemy z przekonaniem właścicieli tamtejszych parceli, które są w większości w rękach prywatnych. Podróże, jak to mówią, podróże kształcą.
i na pewno ta delegacja, która tutaj przyjechała do Luksemburga, do Niemiec, na pewno ten wyjazd był niezbędny, dlatego że niektóre programy realizowane tutaj na terytorium Luksemburga są wzorcowymi programami, które jeszcze u nas na terenie naszego województwa nie funkcjonują. W warsztatach uczestniczyło 20 osób aktywnie, uczestniczących w realizacji projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem Dziedzictwa Przyrodniczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Produkcję filmu i jego realizację sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.